Przynosimy plon, gospodarza dom. Ej, świta, świta, poranna zorza, niesiemy z pola wieniec zboża. Nie tak dawno odbyły się nasze gminne drużynki gminy Sosnówka. I wtedy przeprowadziliśmy również konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. I tutaj muszę się pochwalić, że wszystkie wieńce były tak piękne, że komisja nie mogła się zdecydować, który wieniec jest piękniejszy i dlatego wszystkie cztery wieńce zdobyły pierwsze miejsca. Natomiast dzisiejsze nasze spotkanie tutaj jest dlatego, że zbliżają się dożynki wojewódzkie i dwa nasze wieńce spełniają kryteria tych dożynek. W związku z czym postanowiliśmy je zaprezentować i czekamy, nie powiem, przyjedzie komisja, która je również oceni i być może spotkamy się na dożynkach wojewódzkich, gdzie pewnie któryś z naszych wieńców, jeżeli już tam dojedzie, zajmie zaszczytne miejsce na podium. Dodatkowo tutaj jeszcze do naszych wieńców, jak widać za mną w tle, młodzież z rozwadówki razem z naszym również młodzieżowym zespołem śpiewaczym, który nie tak dawno odchodził lecie, z czego też jesteśmy zadowoleni, że przez tyle lat oni ciągle te panie działają i uświetniają nam nasze uroczystości. Przy komisji zostanie wykonany program artystyczny i miejmy nadzieję, że ta całość będzie na tyle atrakcyjna, że zobaczymy się w niedzielę na dożynkach wojewódzkich. Plus jeszcze dziewczyny z sierpami w strojach. W stuletnich strojach. Ale to naprawdę oryginalne. Naprawdę oryginalne. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest tutaj historykiem, no, ale to jest naprawdę jednak zachowujemy tą tradycję. I to ja chcę pokazać po prostu. Chcę pokazać, bo słusznie. Ocalić to nie. Tak, oczywiście. Trzymamy kciuki za oba nasze wieńce. Do konkursu wojewódzkiego na najpiękniejszy wieniec zarządkowy tradycyjny zgłosiły się dwa sołectwa. Jest to sołectwo Wygnanka i sołectwo Dębów. Oba te wieńce właśnie spełniają kryteria regulaminu na wieniec zarzynkowy i właśnie tutaj przy kościele świętego Mikołaja w Rozwadówce zaprezentuje się pierwszy wieniec. Poza tym będziemy można obejrzeć obrzęd żniwny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Rozwadówki, którzy zostali przygotowani przez panią Jadwigę Szypiło. Ciąć
Daj doczekać, by...